Dziś w Szczecinie obchody 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. O wydarzeniach, które doprowadziły do powstania NSZZ Solidarność i późniejszych przemian, w rozmowie z naszą redakcją mówi historyk Piotr Boroń. Podkreśla przy tym rolę świętego Jana Pawła II. Jedne postulaty dotyczyły poprawy bytu, ale były i takie, które zmierzały do uwolnienia się spod panowania sowieckiego, spod panowania moskiewskiego. Jedni stawiali bardziej na kwestie społeczne, inni polityczne, ale nazwa Solidarność oddawała przynajmniej przez pewien czas to, co działo się w Polsce. Jeżeli mówimy o przyczynach Solidarności, to nie możemy pomijać dwóch najważniejszych dla naszych dziejów wydarzeń poprzedzających rok 80., a mianowicie wybór Jana Pawła II na stolicę Piotrową, jego umiejętne kontakty z Margaret Thatcher i z Ronaldem Reaganem i przede wszystkim pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski.